30 lat na scenie, a w życiu, to już sama powie, dwa jubileusze, a ona jedna, a energii ma za trzy. Jakoś to trzeba wszystko zsumować. Katarzyna Pakosińska. Dzień dobry. Bardzo piękna, matematyczna zapowiedź. Trochę tak, ale wiesz, bo trochę zacząłem potem... Trochę takie w sekrecie, coś odkryte, tam że coś... Bardzo fajnie. Tak, bo ten jeden jubileusz, to sama o nim powiesz, bo ten jeden sceniczny to jest 30 lat. Słuchaj, jak to podsumować? Jakieś statystyki? Statystyki? Prowadzisz? To się zdziwisz, ponieważ kilka miesięcy temu mówię, a to tak sobie trochę podsumuję. Bo cały czas jestem taką osobą, która uważa, że nic w życiu nie zrobiła. I cały czas wszystko jest przede mną, naprawdę. Że powinnam wreszcie zająć się czymś konkretnym. Może to stąd wynika, że mam rodziców naukowców, którzy zawsze patrzyli, żebym ich córka najstarsza zajęła się czymś konkretnym i poważnym. Więc zawód, który uprawiam, jest dla niej kompletnie niezrozumiały. Nawet do dzisiaj mam wrażenie. Więc tak staram się jednak rzeczywiście, żeby jednak coś stworzyć. I tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę jestem. I wzięłam sobie karteczkę i mówię, dobrze, to chociaż sobie na tej karteczce napiszę, no bo jeżeli uważam, że ja nic w życiu nie zrobiłam, to wypiszę funkcje, jakie w życiu pełniłam. Nie wiem, zawody, które wykonywałam. I zaczęłam. 1, 2, 3, 16, 26, 49 zawodów, które wykonywałam w życiu. Tak. Ale 40... To jest niedowiar. 49 wypisałam, aż się sama zdziwiłam, zemdlałam, wstałam, no dobra, jeszcze to raz przeczytałam. Wymień mi, można by zrobić jakieś takie koło fortuny, że one, wiesz, fruwają i ty zatrzymujesz i potem opowiadasz, co to za zawód. Tak najdziwniejszy, chociaż nie wiem, jak tak spojrzysz na mnie, to może rzeczywiście od razu pasuje. Woźna. Byłam woźną. Przez rok pracowałam jako pracownik uniwersytecki w charakterze woźnej, czyli normalnie wstawałam polonistka? Przed świtem. No, ja wtedy co prawda studiowałam, ale mam wpisane, do tej pory mam tą książeczkę ubezpieczeniową, że jestem woźną. Także czasami gdzieś tam za bardzo nos... I miałaś takie fajne kapcie, jak woźne miały i fartuszek? Widzisz, ja byłam niezwykłą woźną, ponieważ to było zaraz po tym, jak ukończyłam liceum sztuk plastycznych, więc uważałam, że jestem świetną artystką i że w ogóle będę tworzyła dzieła niezwykłe. Więc potem potyczka ze studiami artystycznymi i przez rok, żeby nie marnować tego roku, byłam na polonistyce, którą studiowałam jako pracownik, czyli jako woźna. To był cudny pomysł mojego dziekana, bo ja tam wpadłam i powiedziałam, że jestem fantastyczna, ja się muszę na te studia dostać. I rzeczywiście te studia kontynuowałam, ale właśnie w charakterze woźnej. Tylko ja nie mogę być zwykłą woźną, bo ja nawet jak biorę się zadać zwyklejszą rzecz, to ja muszę coś wymyśleć. A ponieważ byłam zafascynowana młodą Polską, więc tak sobie wymyśliłam, że jestem trochę w takim klimacie Dagny Przybyszewskiej, więc nie była szmata. Czarna. Tak, ale ja miałam piękną suknię, miałam kołnierzyk taki, wiesz, stójkowy, jak właśnie w tamtych czasach. Ja z tą miotłą i tą szmatą właśnie w takim anturażu ganiałam. Pięknie. Byłam takim kolorowym. Bali się ciebie? Ja nie wiem, czy się bali, ale chętnie przebiegali. To w zasadzie ze wszystkich wydziałów. Słuchaj, a jeszcze miałaś, bo mi się podoba na przykład, że miałaś tak, reklamowałaś herbatę, tak, Lipton na targach tak, Pałacu Kultury. Ale to wiesz co, ile to trwało? 25 minut wytrzymałam. Ale już zawód, można powiedzieć, ale że jakiś tam herbaciarz. Ale to nie wpisałam, 50-tka. Byłam hostessą, no jasne. Do tego nie wpisałam, poważnie. Czyli 50 mamy, dziękuję, ojej, jak fajnie, dobra. O, ale dlaczego to trwało tylko 25 minut? Bo wykonywanie... tylko wytrzymałam przy moim charakterze, wiesz, trochę się noszenia, jak nagle ktoś bardzo złym tonem, władczym tonem wydawał mi polecenia, których nie chciałam tak przyjmować takim tonem, więc wzięłam swój fartuszek i swoją torebkę i opuściłam targi. To było w Pałacu Kultury bodajże. Kurczę. Także nie, dla mnie nigdy się nie liczyło, że tak zwane, że nie wiem, czy jakieś gratyfikacje, czy coś. Jak nie ma fajnej atmosfery, to opuszczam towarzystwo. Tak, i podczas występów też. Nie ma fajnej atmosfery, dziękuję. I nagle wiesz, słuchaj, ale też to mi się strasznie podobało. Gdzieś wyczytałem, że prowadziłaś relacje sportowe z wyścigów konnych? Tak. Ale gdzie nagle... Nie wiem, czy pamiętasz, jak Zbyszek Boniek miał w ogóle taki projekt, żeby obudzić nasz tor wyścigowy na Służewcu. Żeby to się stało takie polskie ASKO, żeby właśnie był kapelusze. Ale on nie jest obudzony? Przecież tylko oni tam ganiają cały czas. Ale to sprawdź, w którym roku ja to robiłam. Dobrze, znaczy nie, no ja wiem, a wtedy trzeba było obudzić. Dobra. A wtedy trzeba było obudzić, bo to wszystko dopiero tak się rodziło. Tylko oni jeszcze tam spały i na razie były pociągowymi. Tak, i zaraz tak na razie tam były takie luzaki tam biegały. Rozumiem. Kurczę. No. No i naprawdę, i było łączenie... Chyba robiliśmy to w niedzielę, po tych najważniejszych gonitwach.
dla mnie ogromna satysfakcja, no bo takie pierwsze też szlify dziennikarskie zdobywałam, bo to było na żywo. Ja zazwyczaj miałam jakichś swoich prelegentów. Zazwyczaj oni byli niżsi ode mnie, więc już miałam frajdę, bo wiesz, jockey to mam maksymalnie ja wiem, na 40, tak, tak, no nie może, więc tak. Ja już się czułam, musi ważyć tyle, fajnie. Co spodnie i pasek, tak? Tak, tak, tak. Bo z siodłem to musi być równo ponad 10. Więc sobie wyliczy, ile to. Także miałam ogromną przyjemność. Także tak, a ja naprawdę na tych koniach się trochę znałam, bo znałaś od się, dzieciństwa tak się tym interesowałam, w tych stajniach, jak... coś tam, więc... Wykonywałaś jakiś zawód, na którym się kompletnie nie znałaś? Na którym się kompletnie... nie, no zawsze coś było... Że jednak jakieś tam szlify były, że jakieś tam predyspozycje. Słuchaj, to podsumujmy teraz, no nie wiem... Błyski geniuszu. Takie momenty, wiesz, bo tu ja mam różne, wiesz, wpisane kategorie. Błyski geniuszu, najbardziej zapamiętane jakieś... Albo przełom, na przykład przełom. Kiedy nastąpił taki w twoim przypadku, bo wiele osób pamięta taki moment, kiedy nagle otwiera się, wiesz, otwiera się niebiosa, wiesz, że to będę robiła, to jest to. No to wiem. Pamiętasz na pewno, że jako dziecko ja nigdy nie marzyłam o scenie, że ja będę aktorką, tak jak małe dziewczynki marzą, że będę aktorką, piosenkarką, modelką. W ogóle to nie była moja bajka. Teatr uwielbiałam i tak zastanawiałam się, czy przy swojej konstrukcji nieśmiałej dziewczyny, no to wiedziałam, że scena absolutnie nie, ale jak uczestniczyć w tym świecie? No i sobie wymyśliłam, ponieważ zawsze dużo tam czytałam, te książeczki dookoła gdzieś fruwały, że będę krytykiem teatralnym. Więc wyobraź, że taka mała dziewczynka z przedszkola sobie będzie krytykiem teatralnym. Myślę, że do końca nie wiedziałam, co to znaczy, ale wydawało mi się, że to jest coś, co będzie dla mnie fajne. To wiesz, ktoś to krytykuje, no... Ale chyba wtedy nie niosło mi się coś. Wtedy w ogóle jaka krytyka. Do tej pory mam z tym problem. Nie podobało mi się. Jasno. Ale taka krótka recenzja. Nie podobało mi się, brzydkie. Nitkie, wiesz, krótka recenzja, dziękujemy bardzo. Hit. Tak, rzeczywiście, to był ten moment. I postanowiłaś zostać, tak. Był krytyk, tak. Znaczy to się mieszało. Teatralne. Ale też w pruszkowiakach tańczyłaś. No ba, ale nie myślałam, że będę tancerką. To raczej był taki moment, kiedy rzeczywiście była scena, ale stałam gdzieś w trzecim rzędzie. Ja tam się nie wychylałam. Więc te wszystkie kujawiaki gdzieś tam. Trzeciorzędzie. Także tak, dopiero Gruzja mnie wystawiła do solówki, tak. Dlatego może tak tą Gruzję pokochałam, że nagle ktoś mnie zobaczył, wiesz, gdzieś tam w tłumie i chodź tutaj. Także to było fajne. A wiem, co jeszcze mi krążyło po głowie. Chciałam wiesz co, być... A jeszcze o tych pruszkowiaków chciałam wrócić. Jaki pruszkowiacy, to jaki to jest folklor? Bo wiesz, jakby jest to nie Mazowiec... jest ten, o którym ty myślisz. Bo jednak, wiesz, bo jest tak, Mazowsze, Zespół Śląsk, pięści, ale jednak pruszkowiacy, wiesz... Zespół Pięści i Draństwa. To byli moi koledzy z dzielni, tak naprawdę. Tylko podjęliśmy i przychodzą różne decyzje. I taki taniec jest kolegów, wiesz. I zaraz Wołominiacy wchodzą za nimi, no, wiesz. Właśnie często, jak się zaczyna program, mówiąc, że jestem z Pruszkowa, że dzieciństwo w Pruszkowie, mówię, jesteś tutaj z Wołomina. Aha, czyli dobrze, czyli Pruszków siedzi, dobrze. Okej, okay, ale opowiedz o tym zootechniku, zootechniczce. No tak, no bo to też było, to był ten moment, kiedy jeździłam intensywnie konno. I w mojej stajni mieliśmy dyżury, że tam się spało w tej stajni, była taka przybudówka, a samego rana trzeba było wstać, tam dziegciować koniom kopyta. Poczekaj, ale zaraz, dlaczego w nocy się spało z tymi koniami? No bo tam ktoś musiał być na dyżurze w tej stajni. Ale co, no i czasami że, na mnie padało. Jak na przykład któremuś coś się przyśni albo ma niestrawność, to taki coś takiego? Czy... Nie zastanawiałam się głębiej nad tym, co ja tam mam zrobić, bo w zasadzie było mi super, że śpię w stajni pięknie, z końmi. No pewnie. I wtedy pomyślałam sobie, że może rzeczywiście taki zootechnik, że będę się coś opiekowała tymi końmi. No akurat to było kompletnie nie po moich predyspozycjach, bo nie mam ani silnej łapy, ani jakichś takich rzeczy. Ale rzeczywiście to przez moment ten zootechnik tam mi przemknął. Powiedz mi właśnie, kiedy tak... Ale właśnie, bo zadałaś pytanie o ten moment. Kiedy się tak otwierają firanki. Nie do końca ja sobie to uświadomiłam. To uświadomił mi profesor Bardini, którego miałam przyjemność poznać i mieć z nim zajęcia. To był właśnie moment, kiedy biegałam na szmacie w dziekanacie. Czyli byłam tą Dagnę Przybyszewską, mroczną, ponurą, nic nie mówiącą. Biegałam na szmacie w dziekanacie. W dziekanacie, ale jeszcze tego nie było, szkoda. Tak, jest, tej muzyki nie było. Wykorzystałam. I on po zajęciach ze mną, tam była cała grupa, bo wtedy przygotowywaliśmy się. To był pierwszy kurs dla prezenterów telewizyjnych, bo żeby występować... Kurs dla prezenterów? Tak, to wtedy Piotr Kraśko, Paulina Smasz, Tomek Konecki, Kinga Rusi. Także naprawdę to była taka pierwsza ekipa, która była szkolona. I Kraśko na pewno miał szóstki. Super. A jeżeli nawet nie miał, znaczy, nie było piątek... Przemocna to... ekipa, no mega. Świetnie wykształcenie, inteligencja. Także... Ja się otarłem o wiedzę o teatrze no i już Piotr Kraśko... Tak. Ale to przez to, że on po prostu jak odpowiadał, to godzinę to mówił.
mówił, w związku z tym już nie było szansy, żeby się ktokolwiek inny rozwinął, więc spokój. Rezygnowałem. Ale to był spokój, tak, to osoby, wiadomo, które się nie przygotowały. Idzie Kraśko do tablicy i tak do tej pory jest w TVN-ie, jak widzę. A, wiesz, jak on bierze oddech, to wiadomo, że będzie długo. Piotr super też, bardzo. Ale opowiedz o tym profesorze Bardini. No i wyobraź sobie, że on nas nie znał, ale on na tych zajęciach, jakieś tam jakieś były rozmowy, dawał nam zadania, a po tej godzinie do siebie zapraszał. Tak, wiesz, wszyscy siedzieli, on teraz ty do mnie, do mnie, do mnie. I wskazał na mnie, na tą ciemną dziewczynę gdzieś w swoim świecie, introwertyczkę. Mówi, zapraszam. No mówi, ty Katarzyna, z telewizją to ja nie wiem co z tobą, bo ty mi wiadomości o pogrzebie nie przeczytasz. Więc ja już trochę się obraziłam. Także moja pensjonarko z Krakowa, ja mówię, jestem z Warszawy, z Krakowa, to co ja widzę dla ciebie, to ty będziesz robiła albo coś w rozrywce, albo coś dla dzieci. Ja się po prostu obraziłam się prawie na niego. Jak to? Ja tutaj wtedy właśnie jakieś górnolotności, dramat, wtedy już grałam u Siemiona w teatrze, więc scena dramatyczna. Jaka rozrywka? Co tutaj dla dzieci? I co mi pokazało życie? Że to było dokładnie to. Bo tak naprawdę, no rozrywka, ale jest słowo, jest coś pogodnego z uśmiechem, a druga opcja, no to są właśnie moje zadania z dziećmi, no przede wszystkim pisanie książek dla nich, dla najmłodszych. I to jest to, co sprawia mi najwięcej szczęścia. Także osoba gdzieś z zewnątrz otworzyła mi, Czyli tam jeszcze kolejny zawód, prawda, bo piszesz tu, także już mamy, no parę mamy obcykanów. Albo odkreślasz tam z tego. Tak, ja odkreślam u ciebie. Słuchaj, bo, ale też byłaś dziewczyną z zacięciem, prawda, czyli... Jak tłumaczyć zacięcie? Jak chcesz, żeby to rozwinęła? W sensie zacięciem, że mówiłaś kiedyś, że się zacinałaś, że tak, ale to jest właśnie ta nieśmiałość. Mhm. To, że ale to no właśnie, jak to się stało, że z intro weszłaś jednak w... To były chyba sytuacje, które się prosiły, żebym tam wkroczyła, bo nikt już inny nie wkraczał. A ten mój silny świat wewnętrzny jest naprawdę silny i kiedy jest jakaś misja i ratowanie jakiegoś ogółu... Czy jak wyskakuje z introwertyczki, to już jest to... To jest lew. To jest tak. I takie sytuacje się zdarzały, na przykład kiedy na jakimś forum, nie wiem, na wykładach, co groziło na przykład takim jakimś kolokwium, to rzeczywiście wtedy się zbierałam i publicznie się wypowiadałam. Ale to jeszcze to się długo ciągnęło, bo oczywiście kabaret to jakoś wyzwolił, ale to się czułam, że jestem bezpiecznie w grupie. Bardzo szybko też widz złapał jakby też moją poetykę i bardzo szybko taka nić sympatii się nawiązywała, więc to już mnie wzmocniło. Ale ja pamiętam takie pierwsze prowadzenia koncertów, jakiś w ogóle Sopot, w ogóle już nie pamiętam z kim to prowadziłam, kto był na tyle odważny. Ja raz w życiu prowadziłem Sopot i to było 15 lat temu i śmieję się i mówię, że do dzisiaj jestem zmęczony. Ponieważ stanąć na tej scenie i dźwignąć jeszcze wcześniej, widząc portrety tych wszystkich, którzy wcześniej tam byli, nie dałem rady. Potem Opole, ale rzeczywiście jakby dźwiga się ciężar tej legendy i trzeba się z tym zmierzyć i chociaż starać się... A tam zdjęcie Lucjana Kedryńskiego. No proszę cię. No więc i zmierz się z tym. No daj radę. No także ja pamiętam, no pierwszy główny błąd osoby, która prowadzi koncert, ja pamiętam pierwszy koncert, ja sobie napisałam słowo w słowo, co mogę powiedzieć, no bo przecież ja się zatnę, więc musiałam się przygotować, więc to była największa porażka i moja największa lekcja, że nie, muszę właśnie to puścić i nawiązać kontakt i to były takie pierwsze powoli kroki. Ale sobie pięknie mówisz po polsku, bo jesteś mistrzem w ogóle mowy polskiej, ale nawet jak słucham, jak akcenty, wszystko, ja niestety jestem, chyba nie jestem mistrzem, nawet nie byłem na rezerwowej liście, bo ja mieszam, wiesz, nie wiem, podmioty z orzeczenia. Nie wiem, brak mi interpunkcji. Bełkot kompletny. Co z tego, że jestem filologiem? Myślisz, że ja błędów nie robię? Każdy robi błędy. Ale wiesz co, ale powiem ci, że nie wiem, czy kiedykolwiek, ja na przykład się boję podejść do profesora Bralczyka. Umiesz tak normalnie podejść i porozmawiać z profesorem? No jest moim sąsiadem, no podchodzimy do siebie. No właśnie, słuchaj. Ale wiem dokładnie, o czym mówisz. Tak. Ale wiesz, co sobie wtedy każde wyobraża? Moje podejście do profesora Bralczyka kończy się tym, że on mi mówi, co ja zrobiłem źle, więc ja po prostu już nie podchodzę. Nie, no nie, ostatnio specjalnie na sam koniec podszedłem do niego, żeby właśnie wcześniej już go widziałem, się podejść na sam koniec, żeby nie było, że niemiło. I podszedłem, no i oczywiście tak, jakoś się będę żegnał, no więc ja, on mi od razu, jakoś... Czyli jaką pan podjął decyzję? No właśnie, więc ja już, wiesz, już rumienię. Całe szczęście, że jego cudowna żona zawsze Szymon tam sobie, wiesz, miło i jakby łagodzi sytuację, więc nawet mi się nie udało to na sam koniec podejście. Rozumiesz, no? Nie, ale raczej wszyscy wykładowcy nie mają takich tendencji, żeby iść i poprawiać. Jakbyś tak się nie spotkałam, czy profesor Markowski, czy profesor Miodek raczej? Tak, z takim pobłażaniem na nas. A usiadł kiedyś profesor Bralczyk na twoim na przykład przedstawieniu w pierwszym rzędzie? A ciekawe, jakbym się z tym zmierzyła. Bo na moim tak. I centralnie, no to wiesz, jest szczękościsk, myślę. Jest, no i nagle wychodzisz i widzisz...
No tak. A w ogóle jak reagujesz, słuchaj, jak tak zwana, na przykład rodzina, bliscy, siadają blisko, tego nie należy podobnoć robić, nie, ale... Nie, blisko nie, ja wiem, że są, ale gdzieś tam sadzam w ciemności. A nawet sama świadomość, że są, to... Nie, to wyłączam, ja wtedy widzę ogólnie, widzę publiczność, wiem, że są, ale gdzieś mam to z tyłu głowy. Ale ostatnio było bardzo zabawnie, ponieważ grałam zupełnie, bo wróciłam do teatru, więc bardzo poważna postać do zagrania. Jasmina Reza, Życie trzy wersje, czyli takie, wiesz, poważne. A to Jasmina Reza to jest ta od... Bóg mordu i od rzezi, tak? Polańskiego. No to, wiesz, no to hardcore, mocne, prawda? Mocno odsłony. I wyobraź sobie, że w połowie spektaklu mój tata nachyla się do mamy i mówi, a kiedy Kasia wejdzie? A moja mama mówi, ale przecież no gra! Własny ojciec mnie nie poznał, więc to chyba była najlepsza recenzja świata. Więc ale wiedziałaś, że oni są i... Wiedziałam, że są. Także tata nieświadomie, ale napisał mi najpiękniejszą recenzję. Słuchaj, wiesz, że coś nas łączy. No. Mianowicie, no wiele rzeczy, ale na przykład Arnold Szyfman. O proszę, a co ty masz? Pisałaś pracę. A, koło mu się. No właśnie, a ja z Arnoldem Szyfmanem, no może nie jest to jakiś silny związek, ale wyobraź sobie, że moja ciocia była żoną burmistrza miejscowości Ulanów, w której urodził się Arnold Szyfman. Długo szukałeś sprawy? Nie, ja tylko zobaczyłem Arnold Szyfman. Stryjeczny brat urodził ciotki, się... która przejeżdżała pociągiem przez Kierniewice. Pociąg się nie zatrzymał. Perła Podkarpacia, Ulanów, miasto flisackie. Ja tam jeździłem na wakacje i ten Arnold Szyfman zawsze, no, rząd stamtąd. I tak jakoś mnie ucieszyło, że napisałaś pracę o Arnoldzie. Tak. No więc jeszcze wtedy zupełnie nie wiedziałam, że jakieś tam ścieżki kabaretowe gdzieś będę rozwijała. Mhm. Ale dzięki tej pracy tak naprawdę mogłam dostać drugi dyplom. Ponieważ zdałam również wydział, dostałam dyplom ukończenia studiów aktorskich ze specjalizacją estrada i właśnie moja praca z polonistyki dotycząca Szyfmana i kabaretu Momus, gdzie tam odnajdywałam naprawdę masę świetnych tekstów, udało mi się odnaleźć, to jest wiesz, 1908-11, a niektóre z nich to są perełki, absolutnie do wystawienia na ten czas na scenie i to wszystko, wiesz, no, niepokryte kurzem. Niepokryte kurzem. No wiadomo, no niektóre tam czasami po nazwiskach, więc trzeba było się domyślać. No czasami też język się zmienił. No ale w każdym razie praca była na tyle aktualna, że jakby jedną pracą dwa wydziały. Słuchaj, opisz mi swojego fana. Czy jest coś takiego, bo niektórzy w ciemno na przykład, no nie wiem, jakiś tam artysta mówi, tak, moja fanka to, typowa fanka to jest ktoś. I nawet opisuje. Masz kogoś takiego, kogo mogłabyś określić takim twoim, nie powiem, że psycho, ale fan. Jak go widzisz? Jakbyś miała go namalować? Znaczy jest to studentka. Dobra. Ma piękne imię Natalia. Aha. I Natalia jest na każdym moim występie. Po różnych częściach Polski. Czasami znaczy, mówisz o konkretnej osobie. Mówię konkretnie, więc jest to bardzo młoda osoba, dobrze, która coś znalazła. Okazuje się, że potem rozmawiałam z rodzicami, że była bardzo nieśmiała. A jakby kontakt ze mną otworzył ją w ogóle na świat, na ludzi i zaczęła jakoś tak bardziej się otwierać. Bo ty też się tak otwierałaś, tak? Więc tak mówię, ojej, jeżeli ja mogę tak działać, to super, jeżeli tak to jest. Ale jeżeli mówisz o takiego fana, to tak, mężczyźni są za rogu, a panie są przy. Aha. To jest tak, ale w ogóle coś jest z facetami, mnie, że oni są... do mnie panie i mówią, mój mąż panią bardzo lubi, tam stoi. Co ja jest? To proszę pozdrowić. Także, ale czyli raczej panie. Co jest z nami facetami, że, bo ja to też obserwuję na innych występach, że zawsze jak, że kobieta jest w stanie wejść w zabawę na 100%, a my jesteśmy ciągle w jakichś okowach, wiesz, no nie wiem, że jakby śmiech to, że pacan. No, a, że takie to jest coś naiwne, takiego, że takie infantylne. Tak, że ja jestem, na wszelki wypadek, no jestem prezesem albo jestem szefem, to nie zaśmieję się, bo pomyślą, że... Wydaje mi się, że właśnie osoby, które tych kompleksów, bo każdy z nas jakiś tam nosi, ze sobą dźwiga, ale te osoby, które są w miarę otwarte i poukładane ze sobą, to one są bardziej otwarte na śmiech. Więc tak naprawdę osoby, które od razu jakby wychodzą i wchodzą w tą naszą zabawę, to znaczy, że tam... Jest łatwiej dotrzeć, a osoby, które są często niepewne, jakieś tam pozamykane, jakieś rzeczywiście jest krępacja. Ja w ogóle mam taką teorię, że powinniśmy robić takie wykłady a propos śmiechu, bo myślę, że cały czas w Polsce śmiech jest traktowany właśnie tak jak mówisz, takie rubaszne, taki... Ale są warsztaty takie, jakieś. Takie rechoty, które taki, to jest raczej... Grillowy. Nie licuje, nie przystoi, tak. A tak naprawdę sam wiesz o tym, jakby siedząc w tej materii od lat, że... To nie to, że teraz coś takiego mówię teraz, ale naprawdę poczucie humoru jest cecha ludzi inteligentnych. Bo żeby naprawdę napisać, czy sketch, czy operować takim słowem, dowcipem, żartem,
i spuentować to jeszcze, czyli musisz przerobić jakąś sytuację, o której musisz wiedzieć, musisz mieć do tego jakiś stosunek, no to to wymaga, żebyś jednak parę książek przeczytał, coś tam wiedział. No i niektórzy twierdzą, że rozśmieszanie jest trudniejsze niż zasmuć. Więc raczej śmiech, to jest to Bergson, ten esej, Weseju o śmiechu. Nie chcę teraz, już teraz tutaj jechać jakimiś ważnymi historiami, ale chyba Weseju tam było właśnie o tym, że właśnie, że śmiech to cecha ludzi inteligentnych, także tego się trzymam. A pan miałaś kiedyś psychofana? Psychofana? Tak. Tak? Psychofan tak biegał. Ja zainicjowałam to kiedyś z tym fanem w wieczór listopadowy, kiedy biegł do mnie w Prochowcu, chcąc nagrać mój śmiech, co wzięłam go za wiesz, atakującego jakiegoś niebezpiecznego osobnika. A potem się okazało, że to bardzo fajny pan, który rzeczywiście śledzi wszystko. Wszystkie ma nagrania, jakieś tam wycinki z gazet. Także to jest... A powiedz, a umiesz utrzymywać dystans, bo zastanawiam się, czy... No bo jest to zawsze jakaś taka granica, no że twoja odrębność, jesteś ty, no jakaś taka twoja, powiedzmy, niepodległość, czy czasami ludzie potrafią w komentarzu przekroczyć to. Ale w komentarzu na żywo, czy... No nawet na żywo, gdzieś pójść za daleko. Tak, no oczywiście, no i niestety parę razy tak się zdarzyło, może nie powinnam o tym mówić publicznie, ale po występie, kiedy schodzę ze sceny, jeszcze jestem tam taki, wiesz, no wszystkie maszyny jeszcze chodzą, mam piękną wieczorową suknię, odkryte plecy, jeszcze schodzę do publiczności, jeszcze są rozmowy i nagle czuję jakiś pan, za mną staje i czuję, że ręka idzie po tych plecach w dół. Nie, i w zasadzie bez zastanowienia wtedy z liścia poszło. Poszło? Poszło z liścia. No nie... I co, ale co się wydarzyło? Więc ja, kiedy to zrobiłam, dopiero mi się kulki zderzyły o rany. Nie powinnam. No nie. Jednak jestem, jednak... Ale niby jestem w pracy, ale już po pracy, więc takie jest, wiesz, taki międzyczas. Tak. Jak zareagować? Ale na szczęście wokół było bardzo dużo pań. I między innymi była żona tego pana. Więc ona go w ogóle od razu za uszy, bo on był podobno troszeczkę tam niby no dobrze, na dobrze, to nie ale jest wszystkie panie go po prostu wiesz. Zjadły. Więc ja myślałam, że ja jakieś tam granice przekroczyłam, ale no po prostu nie. Więc to było tak jakby no, że jesteś organiczne, własnością, że nie, wiesz. Że tak. To też wielu, ja to rozumiem, że może być tak, że dla niektórych możesz być taką własnością, prawda, bo... No znam, kojarzę. Mhm. Tak, oczywiście, ja mam sytuację, że idę na przykład, ale akurat nie wiem, czy też to powinnam mówić, bo będę miała więcej zaproszeń. Ja lubię jeść. Ludzie chyba o tym wiedzą, bo ja o tym bardzo często mówię. I na przykład ostatnio w Łodzi z córką robiłyśmy zakupy i jakaś pani mówi, zapraszam na obiad, super pomidorową mam. Moja mówi, mama, zna. Zresztą pani mówi, nie, ale widzę, jak ta pani nas dobrze zna. Mówię, nie, bo się tu teraz spieszymy bardzo, dziękuję następnym razem. Także zaproszenia na obiady, ale no, to jest bardzo miłe, kiedy wędruję, idę sobie, nie wiem, spaceruję, idę ulicą i widzę uśmiech. Jest reakcja na moją osobę, jest uśmiechem. Ja wiem, że czasami ktoś nie kojarzy, skąd, co, jak, ale idę i jest... I to jest miłe, pogoda. Nawet takie i to mięcie... jest dla mnie najlepsza recenzja świata. Niech czasami się pojawiają, bo zawsze się będą pojawiały jakieś osoby, którym to się nie podoba. I też sobie już się z tym pogodziłam. Ale mam grupę, która wiem, że jakoś ta moja energia, ta jasność, to wszystko, co chcę przekazać, że to przechodzi. Także tego się trzymam. Słuchaj, powiedz mi, bo dlaczego tak ważne jest... Znaczy powstanie jest ważne dla nas wszystkich, ale ja wiem, że ty... Powstanie warszawskie jest szczególnie dla ciebie ważne i... Znaczy, uwielbiam historię. Bardzo się tym interesuję, ale rzeczywiście ten II wojna światowa, szczególnie Powstanie Warszawskie, to jest rzeczywiście jakiś taki szczególny rozdział w naszej historii. Może dlatego, że tak też uczuciowo wchodzę. Mhm. Identyfikuję się z tymi osobami, które musiały podejmować te decyzje. Zdając matury, musiał wychodzić i... A z twojej rodziny ktoś walczył w powstaniu? Od ciotek, tak, rzeczywiście, tak. Żeby były osoby. W ogóle też ucieszyłam się, że kiedy znalazłam tam bardzo intensywne wątki gruzińskie, bo były też bardzo dużo osób z Gruzji, bo to taka pierwsza diaspora, która przyjechała po 21 roku, więc akurat kiedy był 44, więc to już było takie pokolenie, które bardzo mocno już było zakorzenione w Warszawie. Pierwsza w ogóle ambasada gruzińska była... I walczyli, tak. Była tutaj przecież w Warszawie. Także oni weszli, przecież w Katyniu ilu oficerów gruzińskich zginęło. To już z naszymi orzełkami na czapkach. Tak rzeczywiście jest to dla mnie bardzo ważny moment i kiedy na przykład, wiem, że to trochę anegdotycznie, ale kiedy był czas honoru, to kiedy właśnie ta Warszawa, więc ja bardzo, bardzo chciałam zaistnieć w tym serialu właśnie, żeby chociaż tak filmowo, planowo jakoś się przemazać przez tę historię i udałam się do produkcji, poprosiłam, mówię, że może, nie wiem, jakiś więzień na Pawiaku, no żeby cokolwiek, żeby jakoś tam, ale niestety właśnie produkcja stwierdziła, że pani Katarzyna, gdybyśmy panią zmasakrowali, to pół Polski by nam nie wybaczyło, także to obeszłam się smakiem. No, nie wierzę, że nie mogłabyś jakąś tam, wiesz, biegnącą z chlebakiem. No więc właśnie, bo przecież to są w ogóle moje sny, naprawdę, jeżeli ja mam taki intensywny czas w moim życiu i zazwyczaj te sny się pojawiają wtedy, kiedy
to jest taki moment podjęcia decyzji w tą, albo wiem, że komuś ile jest z moich przyjaciół, z mojej powstanie. Rodziny, to śni mi się powstanie i właśnie jestem tam albo sanitariuszką, która rzeczywiście ratuje, moja albo przenoszę Lulka jako kurier była. Meldunek, więc czołgam się pod barykadami, pod totalnym ostrzałem, ale no to są bardzo mocne Ale powiedz, rzeczy. Bo moja ciocia Lulka była właśnie łączniczką, zresztą gorzej widziała na jedno oko, bo wpadła na druty kolczaste w czasie tam przenoszenia jakiegoś meldunku. Ale jak w ogóle, wiesz, bo no jest ta ustawiczna dyskusja na temat wybuchu, sensu wybuchu, ja akurat tutaj jestem, uważam, że nie powinniśmy my oceniać, bo dokładnie. To był tamten nie, czas. Absolutnie nie mamy prawa. Wiadomo, są historycy, mogą z różnych punktów patrzeć. Tak, z tych perspektyw jest milion. Wówczas, kiedy ci ludzie byli w Warszawie, kiedy wiedzieli jakby, że dwie siły, które mogą ich zmiażdżyć, oni musieli tą polskość zaznaczyć. Także absolutnie ten zryw ja podejrzewam, że Gruzini to rozumieją. Gruzini jak najbardziej, jeszcze jak. Mamy naprawdę. Z nimi sztamy, prawda? Oj tak. To jest taki też naród bardzo ekspresyjny. No to są górale. Tak. Więc tam są bardzo jasne zasady. Tak, nie, wryj albo przytulę. No i teraz myślę sobie, że mamy tą Rosję, która jest naszym wspólnym wrogiem, można powiedzieć. Od zawsze, powiedzieć. Zobacz, historycznie tak. To od zawsze jest. No mój dziadziuś właśnie powstaniec, ale wcześniej walczył w 20 roku, zawsze mi mówił, Szymek, pamiętaj, z nimi zawsze będziemy mieli kłopot, no. I tak, tak, taka gorzka trochę satysfakcja. Inna mentalność i też właśnie zawsze jakby patrząc, komentując tę sytuację, musimy wiedzieć, że to jest inna mentalność. To rzeczywiście to jest jednak dzikość Azji. Ale ty byłaś w ogóle w Gruzji, zmieniło. Jak tak, no więc właśnie widziałam to na żywo. 2008 rok. Byłam właśnie tam w trakcie realizacji tego dokumentu Tańcząca z Gruzją, tak. Więc 1 sierpnia, kiedy to się wszystko zaczęło, to jeszcze pamiętam... 1 sierpnia jeszcze wyraz. Tak, więc pamiętam, robiłam setkę i nagrałam właśnie, że u nas w Polsce właśnie rocznica powstania, tak. No, żeby tam się historia nie powtórzyła, ale wtedy jeszcze nikomu nawet do głowy nie przyszło, że oni mijaliśmy, jeżdżąc po tych przełęczach, mijaliśmy autokary z zaciemnionymi szybami, więc podobno jakieś jednostki takie ukryte, jakieś chyba dywersanci już gdzieś byli podsyłani, więc miałam te autokary. Mhm. Potem, kiedy wszystko się zaczęło, to byłam trochę odcięta od świata komunikacyjnie, ponieważ nie było zasięgu, byliśmy bardzo wysoko w górach Tuszeti, taki jest region w Gruzji. Więc tylko parę razy przyleciał mi nad głową samolot, ale ponieważ blisko z granicą z Czeczenią, więc myślałam, że może tam jak zwykle jakieś tam historie się dzieją, ale jeden, drugi samolot okazało się, że właśnie one leciały na Tbilisi, więc takie pierwsze bombardowania. Więc kiedy na paluszkach stanęłam na szczycie, bo raz w dzień łączyłam się z domem, żeby mieć jakiś kontakt, zaczęły spływać SMS-y z MSZ-u. Proszę natychmiast wracać do Polski, że właśnie ale wszyscy jest obywatele, wojna. Którzy więc i od razu było, tak widać, było ujawnione i więc wszyscy tak. Polacy, którzy byli, dostali takie SMS-y. Ja gdzieś wysoko w górach, więc pamiętam następnego dnia rano musiałam zdążyć zjechać z tych gór, dotrzeć do Tbilisi, więc też zaczęła się walka z czasem. Zjeżdżaliśmy samochodem, złapaliśmy gumę, nie było jak zmienić tej opony, więc ze wsi dostarczyli nam konie. Konno zjeżdżaliśmy. Pamiętam, myliśmy się w strumieniu w ogóle, jakiejś rzeczywiście, aby zdążyć. I ewakuowałam się już z ostatnią ambasadą z Tbilisi, ambasada amerykańska. I przedostawaliśmy się już przez Erewań. Także to, co widziałam na drodze wtedy, bo już jeszcze trwały bombardowania, jak czasami przejeżdżałam, to jeszcze jakiś poligon tam płonął, jeszcze widać, żeby było świeżo po wybuchach. A na drodze było to, co oglądałam jako dziecko i powiem, nie jako dziecko na filmach, jak był nasz wrzesień 1939 roku, czyli jechały takie samochody obwiązane sznurkiem, jakieś bagaże, przestraszeni ludzie i my w tym wszystkim, przedzierając się do granicy, no ale właśnie teraz to było to widzimy, takie, wiesz, w Ukrainie, no, dokładnie, prawda? To jest to, ale takie dziwne, takie emocje są wtedy. Ja pierwszy raz, przyznaję, się wtedy bałam. Raczej ja się boję lwów i pająków, zawsze się śmieję, ale pierwszy raz wtedy czułam strach, bo kiedy jechaliśmy przez te góry, byliśmy w takiej otwartej przestrzeni, to już było blisko granicy z Azerbejdżanem i leciał samolot. No widać ewidentnie, że z konkretnym celem leciał na Tbilisi i on zauważył te posty, ale byliśmy tylko my, otwarta przestrzeń i nasz samochodzik, który gdzieś tam jechał tą doliną i on zrobił zwrot i leci w naszą stronę. I to był moment, kiedy w samochodzie zapadła cisza. Nie było żadnej paniki, tylko wszyscy się wzięliśmy za ręce i czekaliśmy, jaką los nam tutaj decyzję tutaj. Nie mogliśmy nic zrobić. Nie widzimy, jakby właśnie, wiesz, strzelają do ludzi uciekających. No. Widać było, wiesz, całe więc takie tutaj konwoje już nie ma ruchu, wiesz, po prostu czekasz. Prywatnie psy leżące, wiesz, ludzie straszne. No. Także jest to koszmar i wtedy pierwszy raz naprawdę się bałam i wiem, że strach jest metalowo zimny. Człowiek jest jakby w takiej zbroi, jakby już nic nie możesz zrobić, nie masz wyjścia i robisz się sztywno metalowy. A powiedz mi, Kasiu, jak w ogóle, no bo
to, co się dzieje teraz, no co dla nas Polaków zwłaszcza jest tak jakby ktoś, ten wiesz, worek z tym strachem, z tym lękiem, z tym wszystkim, no po prostu on zawsze był i teraz jakby go tak. ktoś otworzył. No prawda? Nawet otworzył kilka naraz. Kilka naraz, worków. Tak. I to nie jest tak głęboko. Nawet ostatnio rozmawiałem z Amerykaninem, który mi powiedział, nikt tak dobrze nie rozumie tej sytuacji jak wy właśnie, że on to czuje, że bo w nas to gdzieś jest. Jak sobie radzisz, wiesz, no jako osoba, no dająca ludziom uśmiech, a czy miałeś taki moment w ogóle takiego, no niepotrzebności naszego zawodu, wiesz, jakiś taki na samym porządku, że po co my w ogóle z tym swoim bananem na twarzy? Oczywiście, że tak, kiedy pozamykano nas dwa lata temu, tak naprawdę życie toczyło się dalej, ja parę miesięcy, no w ogóle totalnie bez pracy i tak, no potem wrócimy, ale widzę, no życie toczy się dalej i tak naprawdę... Po co to jest? Miałam taką wątpliwość. Nawet teraz, kiedy wybuchła wojna, to też były takie sytuacje, że czytałam, że artyści odwołują koncerty. Ja pamiętam, następnego dnia miałam swój monodram, właśnie jak najbardziej satyryczny i miałam dylemat. Tak właśnie wieczorem siedziałam, czy jechać, czy odwołać. I wykonałam telefon do organizatora tego koncertu i mówię, czy jak pan czuje, jakie są tam nastroje właśnie. Tak, tak. On mówi, niech pani przyjedzie, mamy po prostu nadkomplet, pani przyjeżdża. I to była najlepsza decyzja, która też mnie przekonała, że trzeba, że nie wolno się poddawać. To nie to, że ja jestem po prostu haha i ten banan, bo ja naprawdę wiem, co się dzieje i to wszystko muszę przefiltrować przez siebie, jakoś to wszystko tak, jakby tak. przetrawić, żeby wyjść na scenę i jakby to wszystko, mimo wszystko wydobyć tą dobrą energię, ten uśmiech i po prostu nie mogę się poddać. Wydaje mi się, że na tym polega jakby cała wartość tego zawodu i wysiłek tego zawodu. Właśnie zachować ten uśmiech właśnie w takiej sytuacji, bo jak się okazuje, że kiedy wychodziłam na scenę, była cisza. Naprawdę, to było tak, że była cisza. Więc takie rozpoczęcie, bo jaki jest taki gwar. Masz coś też takiego, że wychodzisz, rozmawiają, czyli będzie fajnie. Będzie fajnie, bo wiadomo, że jest... A ja tam podchodzę za kulis i jest cisza. Po prostu ludzie siedzą tak, wiesz, jest biednie. No i teraz, wiesz, dla nas to jak jest wyzwanie. Podnieść. I wiesz, i kiedy kończysz, wiesz, mocno jest dwie godziny i kiedy wychodzisz i czujesz ludzi, jeszcze. Gwar, no to jest, może tworzyć się taka kopuła, że jesteś jakby w takim terrarium i tam po prostu bezpiecznie, bawmy się. Naprawdę trzeba robić. Ja wiem, że jesteśmy teraz tak przebodźcowani i to właściwie tyle jest negatywnych historii dookoła, więc jak my nie będziemy tego balansować, to po prostu oszalejemy. Naprawdę musimy znaleźć, znaczy powinniśmy chcieć przede wszystkim, bo naprawdę się da, nawet w tym całym magmie tej czarości, czarności. Naprawdę można coś znaleźć. Wiesz, w getcie śpiewała Wiera Gran. No proszę cię, przecież kabarety Ilman działały. Grał, tak, kabarety działały. Wystarczy otworzyć drzwi i ta ulica zupełnie inaczej wyglądała, nie taka jak była, ale jednak było takie oswajanie tej rzeczywistości, bo zazwyczaj akurat takie żywe słowa, akurat mówiąc tu o kabarecie czy o estradzie, zazwyczaj to były teksty pisane na żywo, które komentowały i opisywały tą rzeczywistość, która jest obok. Tak. Więc to było też takie, prawda, rozładowanie miny trochę. Słuchaj, ale właśnie jak ty sama podnosisz się na duchu, bo tak się zastanawiam, że wiesz, no wiadomo, to są te takie rzeczy, że to jest bardziej tak, że wchodzisz i dźwigasz tych ludzi, prawda, jesteś dla nich i ta misja pozwala tobie, no daje ci jakby siłę, ale tak na serio, kto ciebie dźwiga? Sama siebie dźwigam. Sama nie, siebie, ale taki wiesz, że sama siebie zakładam jak plecy. Tak, i tak się wiesz, to tylko... No ale, jaki masz sposób? Ja robię rzeczy, chociaż jeden raz dziennie spełniał sobie jakieś takie swoje, jakieś takie drobne marzenie. No nie wiem, takie naprawdę najbardziej banalnym jest jedzenie na przykład dzisiaj ciasta z kuszonką, które już mnie cieszy. Ale ja wiem, że ciebie tam zdaje się jakaś grupa uhonorowała tą kruszonką, tak? Tak, tak. Dzisiaj miałam cudowne spotkanie z seniorkami, także w taką, mają cudowną klubo kawiarnię. No wiesz, jakby, no żeby właściwie ja nie to my już jesteśmy, bo senior to jest 50+, więc sobie się super robimy. Tylko my nie mam kruszonki. No. Że ja taki kruchy taki może bardziej. No, jakoś cię podciągnę. Ale myślę, że jakaś taka spokój, raz dziennie jakaś słodycz musi coś być. Coś jest miłego, ale myślę, że już taki czas przyszedł, a dosyć długo już nad tym pracuję, od kilku lat, co myślę, że jest widoczne przede wszystkim dla moich najbliższych. Ja się bardzo tak ułożyłam wewnętrznie, dokładnie. Tak się nie szarpię, że ja coś muszę sobie albo komuś udowodnić. Ja jestem taka w takiej swojej osobistej szczęśliwości, że sobie ten świat poukładałam, taki mój najbliższy, według moich wartości. Tam, gdzie trzeba bajeczkę, zrobiłam sobie bajeczkę, tam jest fajnie, tam jest romantycznie. Ale ty szefujesz cały czas relaksowi?
Tam to tak zwane wieczory, co są satyryczne. No tak, no także myślę, że od września to tak ruszy bardziej oficjalnie, już tak z czerwonym dywanem. Także to też jest jakaś... Tak, to było takie moje marzenie, że ja też byłam panią dyrektor. A wiesz, no jakie właśnie, miałam marzenie? Jest, bo jest scena relaks. Marzenie miałam na Nowy Rok. I chciałaś być panią dyrektor? No, będę mogła przekląć, tutaj nie. Przeklnij. Rzeczywiście, siedzimy z naszymi przyjaciółmi, byliśmy w Chorwacji, więc Nowy Rok, pięknie w ogóle Międzynarodowe Towarzystwo i każdy przy tym stole mówił swoje marzenie na nadchodzący rok. Że tak powiem, było mi już fajnie, wesoło. A ja mam takie marzenie, wszyscy co, teatr, coś tam, nie, tam, co tam o robocie. Ja mam takie marzenie, żeby wszyscy, bo do tej pory nie traktują mnie zbyt poważnie, nawet jak wchodzę do ZUS-u, powiem złodziei, to się śmieją. Chociaż żartuję, a ja z serca jestem wkurzona, że musiałam im tyle przynieść w zębach. Więc mówię tak, no właśnie, ja mam teraz takie marzenie. ZUS-y nie, w ogóle przepraszam, że w ogóle właśnie, ruszyłam, tknęłam tą dobra. Historię, bo to... Tak, ja to też nie mogę uwierzyć, jak mi księgowa wysłała ile i że co miesiąc inaczej. Inaczej, masakra. Tak, jest, co chwila się zmienia. Więc ja przy tym stole mówię, ja mam takie marzenie, żebym w tym roku, jak na przykład się zdenerwuję i powiem ogólnie, publicznie to wszyscy Ale nie, takie wiesz, jakby tak, żeby sprawczości tak, takiej. Żeby wzięli mnie na poważnie, jak coś mi się nie podoba, mają stąd wyjść. O właśnie, mogę mają eufemizmu użyć. Proszę stąd wyjść, wszyscy wyjdą. Słuchaj, ale poczekaj, jeszcze, bo wiesz, no przyjemność codziennie jedna. No jeszcze przed tobą obejrzenie 365 dni. No. Tak, ja wiem. No, to jest cały czas przede mną. I jak przyjeżdża do może dzisiaj się uda, ale nie, albo jestem senna, albo... Słuchaj, ale to jest trochę opowieść, znaczy nie powiem, że jakby o tobie, ale jednak jest to Polka, poznaje przystojnego obcokrajowca. O czarnych, lśniących włosach z gór. No kurczę. No, siedzi. Może to wszystko siedzi. To trochę... Tym bardziej, że Włocha gra tam Gruzin. No właśnie, Włocha gra Gruzin. Pozdrawiam cię, otarze Sara Lidze. Więc ja już wiem, kto będzie w tej trzeciej części. Myślisz? No. Nie, PESEL nie pozwala. Ale może będzie ten, jak już mówimy o tym kolejnym, drugim jubileuszu, bo jeden to jest ten, a drugi to jest PESEL. No, no tak. Ktoś tam jakieś tak mnie uspokaja. Nie, martw się. Jak ktoś tam martwi się 50, wypij drugą. Gdzieś tak, coś tam były jakieś takie miłe, jakieś pozytywne historie. Ale tak naprawdę ja się nie zastanawiam za bardzo nad tym PESEL-em. Nawet sobie z niego trochę łacha drę, bo tak naprawdę już byłam przygotowywana do 30. Pamiętam jeszcze kabaret moralnego niepokoju. Jak kończyłam 30 lat, to kupił mi 40 batoników czekoladowych. I powiedział, nie pomyliliśmy się. Już byłam przygotowywana, więc zawsze ta dycha gdzieś do przodu. Więc jakoś tak nie przeżywam. Nawet czasami, jak czytam w tych kolorowych magazynach, bo wiesz, takie są trendy, że jak o kimś piszą, w nawiasie, nawet jak, zawsze ktoś, jest tak, nawet wiek, jak ktoś nie żyje, to ja tak widzę, jest krzyżyk. Ja po tym zawsze właśnie widzę, ile mam lat. I dokładnie. Ja parę ale wiesz, że wszędzie dodają mi centymetr więcej wzrostu, bo tam czasami w niektórych jest jeszcze wzrost. I ja w niektórych, ja mam równo 1,90, ale już byłem 1,91, chyba, że ja wiesz, czegoś nie wiem, a ja rosnę. No możliwe. Chociaż raczej PESEL to raczej się opada chyba, nie? No niby tak, a mnie jakoś tam do góry idzie. No nie, ale w każdym razie, no ja czytam czasami, no parę lat temu to było tak, że przeczytałam tak, ale chamy! A nie, naprawdę, o Jezu, rzeczywiście. więc nawet to są takie momenty, kiedy rzeczywiście się gdzieś tam zatrzymam. Ale to jest fajnie dostawać, tak jakby, wiesz, dostawać takie komunikaty w kolorowej gazecie, żeby o sobie poczytać, ile mam lat. Kiedyś, jak się nie będzie pamiętało, to bierzesz. A któregoś dnia, a kto to? Kto to? Słuchaj, powiedz mi ten komentarz, muszę, bo się uduszę. A propos właśnie kolorowego magazynu, było takie zdjęcie i jakiś był tytuł, że chyba u Kasi Pakośnickiej jest jakiś kryzys, ponieważ osoba znajoma z jej towarzystwa widziała ją na balkonie, jak stała na balkonie i melancholijnie patrzyła się w dal. Ja do tej pory mam to w domu wycięte. Ale jak to kurczę, nie być, wiesz, z Gruzinem i nie patrzeć czasami ale melancholijnie? Ale to było jeszcze, tak, też jeszcze takie wcześniej. Były czasy, takie czasy, że coś tam się w niedzielę, bo osoba z jej otoczenia widziała ją na balkonie, jak stała i ale melancholijnie patrzyła. Ale czy nie było nawet zdjęcia? Nie było zdjęcia, tylko właśnie taki był opis, że osoba z mojego towarzystwa... Ale dorwałaś szpiega? Dorwałaś szpiega? A może rzeczywiście warto było, bo ja myślę, że jakiś mała nagródka by się tam należała. Słuchaj, wyjdź na balkon, stań i patrz gdzieś melancholijnie, ale jednocześnie się rozglądaj, kto będzie chodził, wiesz? Nie, bo ja w ogóle jestem melancholijną osobą i właśnie wszyscy się zawsze wtedy śmieją, ale naprawdę jestem dosyć taka. A kiedy płaczesz? Kiedy płaczę? Jak jestem głodna i nie mogę spać, albo jak mam zrobić 40 rzeczy naraz. Bo ja lubię, jak już coś robię, to 100%.
jakby w jednym momencie. A jak na przykład tu, i tu, i tu, i ja nie mogę... No ale jeszcze panią dyrektor zostałaś. No jeszcze pani dyrektor, akurat pani dyrektor. To wtedy ustawia się priorytety. Ale jesteś też, że masz swój gabinet, bo to jest scena relaks, tak? Tak, nie, no gabinetu nie, nie. Gabinetem jest scena. A ja bym zażądał gabinetu jednak. Jednak ten gabinet. Ale to by rzeczywiście podkreśliło funkcję. Absolutnie, powinnaś mieć. W ogóle wizytówki, nie? No cudowna sprawa. I pieczątka. Ugryzłam się w język. I pieczątka. Poproszę o to. Ale sobie zwizualizowałam, wiesz? I to się wydarzy, zobaczysz. Bo ja już kiedyś ci mówiłam, że u mnie to strasznie powiedzieć słowo tak na żywo, to się dzieje, więc trochę taka... Słuchaj, a opowiedz o spotkaniu z Sofią Loren, bo to ci się zwizualizowało. Tak. Ja od zawsze marzyłam, żeby się spotkać z Sofią i rzeczywiście sobie to... Ale to prawda, że filmy oglądałaś praktycznie wszystkie... Tak. Ja nawet się chwalę, że ją wyłapałam, kiedy statystowała w Quo Vadis. To był chyba 50 albo 53 rok. I kiedy jest ta scena ukrzyżowania świętego Piotra, to w tłumie i wyłapałam Sofię Loren. Na serio? Ale poczekaj, wiedziałaś o tym? Ktoś ci powiedział? Z jak ją tam znalazłaś? Ja wiedziałam. Czytałam książki, jakieś tam biografie. Wiedziałam, że ona się przemazała. No więc oczywiście jakieś tam pisma. I może ją tam wyłapać? Jak już wtedy się zapowiada? No właściwie tam niewiele jest, ale... No nie, jeszcze nie widać tego błysku. Widać, myślę, że podobnie wygląda jak każdy początkujący. Ale naprawdę miałam marzenie, w ogóle marzenie, nawet oglądając jako mała dziewczynka, że jak kiedyś będę w jej wieku, to żeby taką samą kobiecość, taką promienność, taki spokój, który miała zawsze wewnętrzny dla mnie. Także od razu ona wiedziała, kim jest i co chce robić. I wydaje mi się, że to jest takie z taką łagodnością, z taką promiennością, seksualnością, to wszystko jest takie prawdziwe. I ona dla mnie tym emanowała. I marzyłam zawsze, żeby gdzieś tam się z nią spotkać. Ja wiem, że parę razy była w Warszawie, ale to jeszcze byłam taki, wiesz, neptek, co tam mogłam się gdzieś tam, wiesz, dostukać. Ale jeden raz, w jednym momencie zjechałyśmy się do Tbilisi. Więc ja byłam w Tbilisi i ona była w Tbilisi. Więc jak tylko się dowiedziałam, że jest już tego samego dnia, bo to wieczorem są loty z powrotem do Polski, ale wiedziałam, że jeszcze wieczorem mogę dotrzeć na koncert, bo ona była na otwarciu, to wielka opera. Budynek był, wszystkie te rekonstrukcje były i ona przyleciała ze swoim synem, Carlo Juniorem Ponti, który tam dyrygował. Ona jako gwiazda tam miała siedzieć w publiczności i jakby uświetniać tę całą uroczystość. No więc obdzwoniłam wszystkich Gruzinów, jak się tylko dowiedziałam, ale wszyscy mają też fioła i po prostu niestety się do tej Sofii tam nie dostałam na ten koncert, no ale się ucieszyłam, dobra, przynajmniej byłam w jednym mieście, co Sofia, niech mi to wystarczy. No ale właśnie wieczorem, już nad ranem tak naprawdę, bo ten samolot był 4:33, to nie były nasze linie, tylko linie niemieckie, więc można się było sponiewierać. Bo oni zawsze jakoś rano, wiesz, nawet jak nas zaatakowali, to wiesz, że 4:30 właśnie. Tak, oni jakieś głupie tendencje mają. Tak? Ja nie wiem, wiesz, to spać nie mogą. No i wiesz, jak już, no to proszę, ale o 10:00, wiesz. No dokładnie, no tak jakby jakoś zdążył się przygotować, pomalować, rzęsę wytuszować. No ale właśnie wsiadam 4:33, wchodzę na pokład. 4:33, a na miejscu 1F siedzi Sofia Loren. I mimo, że jest 4:33, ona wygląda jak po prostu, gwiazda milion dolarów. Miała może jeszcze z wczoraj. No możliwe, że ona, ale no wyglądała no po prostu przepięknie. Włos, taki czerwony skrym. No, ale to jest Sofia Loren. No siedziała w takiej aurze, odcięła mi mowę. W ogóle nie mogłam nic powiedzieć, No ale kiedy w końcu do niej powiedziałam, no bo ona się zainteresowała, bo tam cała w ogóle była akcja. Moja przyjaciółka perorowała, tłumacząc Sofii, która w ogóle na początku przerażona patrzyła tylko w okno. A moja sama była Sofia bez obstawy? Bez obstawy była sama, ale cały pierwszy rząd był dla niej, bo ona siedziała sama. I moja przyjaciółka przedstawiała, że to jest Kasia Pokosińska, jest pani fanką. Z Polski, tak. Sofia Loren, tak, ja zawsze. Wszystkie widziałam jej rzeczy. Ona na początku była bardzo ostro spłoszona, że jakieś dwa wariaty, a nikt interweniował. Wszyscy się śmiali, mimo że Niemcy, ale się śmiali. Byli ubawieni sytuacją. No i w pewnym momencie, kiedy Sofia się odwróciła w moją stronę, ja wiedziałam, że ja muszę coś powiedzieć, ale ja byłam odcięta. Ja w ogóle byłam odklejona od siebie. Byłam w takim przerażeniu. Więc powiedziałam jej tylko nad ludzkim wysiłkiem have a nice flight. Więc ona zaczęła się bardzo śmiać. Naprawdę. No się tak się to ubawiła. Ja się rozpłakałam. Poważnie się rozpłakałam. Łzy płynęły mi jak grochy. No ale właśnie, od czego są przyjaciele. Ale to ja nie mam w ogóle takich jakichś kursów, takich właśnie osiągnięć zupełnie. Ja raz tylko spotkałem Javiera Bardema i ktoś mu tam tłumaczył mój żart i nie mogli przetłumaczyć, bo jakiś był bardzo abstrakcyjny. Nie dali rady. Ale on powiedział, że w sumie fajnie. Na hiszpański? Nie, właśnie na angielski tłumaczył, wiesz. No ale wiesz, ja to zawsze tam puentuję sytuację. No ale autografu nie masz, nic zdjęcia. No, ani zdjęcia, ale mam wspomnienie bardzo miłe i puentę, którą zaserwowała moja przyjaciółka, która jak zobaczyła, że ja płaczę, no to od czego są przyjaciele, żeby jednak mnie pocieszyć. No jak Agnieszka mówi,
co ty ryczysz? Patrz, jak jesteś fantastyczna, jaka jesteś profesjonalna. Samą Sofię Loren rozśmieszyłaś. Także jak jakiś kryzysik zawodowy się przypałęta, to sobie zawsze tą historię przypominam. I ona tam odszuka, jak będziemy, wiesz, i tak sobie pomyślałem, że to jest jakaś taka... ale to widzisz, czyli trzeba wizualizację, prawda, robić. Takich pozytywnych rzeczy, naprawdę. Takie I to się wtedy pojawia. I to się pojawia. Tylko naprawdę gdzieś, tak to czuj, że naprawdę żeby, tego potrzebujesz. Że gdzieś to się lepi, tak? Słuchaj, mam teraz parę takich pytań abstrakcyjnych. No. Znaczy takich, zrobimy taką szybką przelotkę, bieg przez przelotki. No. Uwaga, ulubiona pora roku twoja? Wiosna. No to teraz mamy. A jak minęła twoja matura? Było wesoło. I ja pierwszy obraz, jaki mam, to ja pisząca matematykę, mimo że do liceum plastyczne, matematykę, i stoi przy mnie mój ukochany, w którym się kochałam, profesor od języka rosyjskiego, Andrzej Krotki, i pyta, czy wszystko w porządku. Więc to taki miły obrazek. W ogóle piękne, cudowne liceum miałam, na Smocze, liceum plastyczne. A to słynne, na Smocze. No, tak, tak. Super, naprawdę, coś pięknego. A w tym roku pan Tadeusz był, wiesz o tym? Wiem, no bo moje dziecię zdawało w tym roku maturę, więc jestem na bieżąco. I z pana Tadeusza? I zaskoczyła mnie, ona o relacjach pisała. I kiedy szybko mi zdawała, potem od razu zadzwoniła, jak tylko wyszła, już patrzy 11:20, mówię, Boże dziecko, czyli nie napisałaś? Nie, mamo, właśnie szybko ogarnęłam tą rozprawkę. No i mówi, że pisałam o relacjach, jak to jest. Zacytowałam pana Tadeusza, więc okazuje się, że ona się teraz uczy monologu Zosi i akurat i idealnie przypasował, że wcześniej myślałam, że pana nie kochałam. Ona weszła w drugi temat jeszcze. Więc weszła po prostu tu jeszcze tak, połączyła historię. Ja powiedziałam, mamo, no przecież to jest oczywiste, że żeby naprawdę prawdziwa była miłość, 18-latka mówi, no to trzeba tam tą przestrzeń zachować, żeby dwie osoby zachowały przestrzeń, to wtedy one mogą za tobą, za sobą zatęsknić, mogą stworzyć relacje. Tak mówię, słucham. Pięknie. Ale widzisz, to młode pokolenie już wie, o co chodzi. Znaczy, już wiesz, błędów ona nie będzie. Ona nie, tak, już będzie mniej błędów. Szkoda, że moi rodzice ze mną nie gadali, ja to w ogóle gdzieś tam w bocianach furwałam. A Maja wie więcej. Ostatnia rzecz, jaką kupiłaś. Ostatnia rzecz, którą kupiłam? Tak, tak, tak. Buty, sandały. Ojej, sandały. Sandały, tak. A czy zauważyłaś jedną rzecz, że sandały absolutnie nigdy nie wyglądają dobrze na męskich nogach? Na nagiej wyglądają fajnie. No w miarę. Jak jest bez skarpet. Ja lubię mężczyzn w sandałach. Lubi? A, to widzisz, kurczę. Ale wiem, że również panowie też lubią kobiece stopy w sandałach. A, no ja to uwielbiam. To ja jest do tej cudowne. Pory pamiętam rozmowę z księdzem Kazimierzem Sową, kiedy rozmawialiśmy takie tematy i on mówi, że kiedy prowadzi mszę, w ogóle Kasku, strasznie serdecznie pozdrawiam, ale powiedział mi naprawdę w pełnej otwartości, że musi się bardzo koncentrować, jak widzisz w pierwszych rzędach, właśnie są dziewczyny, to prawda, mają sandały. Jest coś takiego ładnego. Jest. Czyj autograf chciałabyś mieć? Czyj autograf chciałabym mieć? No to myślę, że Sofia, no możemy do niej wrócić. No ale przecież, wtedy. No, byłam tak blisko sprawy, ale nie miałam odwagi. No. Uwaga, w ilu mieszkaniach mieszkałaś? W ilu mieszkaniach? Ale tak, że nie nocowałam, czy tak mieszkałam zameldowanie? Widzisz, Jezu, nie mogę normalnie odpowiedzieć, tylko zawsze się pytaj, rozwij, z jakim zacięciem, a o co ci chodzi? To ładne. Co, ale na tym wydaje mi się, że polega to co dzisiaj powinniśmy robić, zadawać pytanie. My przestaliśmy jako ludzie zadawać pytania. Idziemy jak te barany, że tak, no dobra, bo niby trzeba tak. Dlaczego trzeba tak? Zadajmy sobie to pytanie. Dlaczego na przykład w ZUS-ie trzeba tyle? Dlaczego trzeba tak tędy przyjechać? No co z tym ZUS-em jest? I to jeszcze zmienne ma być, wiesz, no. Totalnie tego nie trybię. Ja wiem, że jestem polonistą, niby się tłumaczy, że filolog, że humanistka, ale parę razy się zawzięłam, starałam się to rozkminić, jakoś to rozrysować w tabelkach. No nie idzie. Nie idzie, tak. Tutaj serdecznie myślę, że też pozdrawiasz wszystkich księgowych, bo to ogarnąć teraz to nie jest prosta sprawa. Oj, to tak, to są talent. Ofiary ładu, tak. Ulubione miejsce do czytania książek? Hamak. Ja mam hamak w pokoju. Tak? Tak. Tylko poprosiłam męża, żeby sobie zawiesił, więc przetargał, zawiesił. I nie jakieś tam fotele, tylko rzeczywiście w sypialni mam. Także od razu mam tak widok na ogródek. Tam najlepiej uczę się tekstów i na tym hamaku jest... A zasypiasz w hamaku czasami? Jak sobie dam pozwolenie, tak. A potrafię zasnąć wszędzie. Mogą, nie wiem, z armat walić. Ja wiem, że na przykład mam 15 minut i 15 minut śpię. Masz drzemki. Ja bo też. Uwielbiam. Cudowna sprawa. Mega regeneracja. Naprawdę. Rewelacja. Tak, to polecamy. Nie przeszkadza. I ostatnie pytanie. Kogo widzisz w lustrze? W lustrze? No kogoś jasnego. Fajnego. Kogoś, kogo lubię. Powinnam to mówić, czy nie? Zatrzymać dla siebie? Super. Bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję.